Moje wykazy to rozbudowane narzędzie służące do tworzenia zestawień dostosowanych do wymagań użytkownika. Aby utworzyć wykaz, klikam na zakładkę Wykazy, a następnie Moje wykazy lub na niebieski przycisk znajdujący się na pulpicie. Teraz klikam przycisk Nowy wykaz. Wyświetla się kreator, w którym po lewej stronie jest pole Dostępne elementy. Stąd wybieram kolumny mojego wykazu, czyli to, jakie dane chcę mieć na nim. Klikam na plusy przy ikonach folderów, żeby rozwinąć katalog. Aby dodać element na wykaz, klikam na niego, a następnie na szarą strzałkę skierowaną w prawo. Widzę, że numer kolczykowy jest już w polu Wybrane elementy. Wybieram jeszcze kilka innych. Przy niektórych elementach pojawiły się czarne trójkąciki. Klikając na te wiersze mogę wybrać, czy chcę wyświetlić np. tylko datę ostatniego pokrycia, czy wszystkich pokryć z bieżącej laktacji. Na razie wybiorę ostatnie pokrycie. Te pola służą do wpisania własnej nazwy nagłówka. Jeżeli wykasuję to, co jest teraz wpisane, nagłówek przyjmie nazwę domyślną, która widnieje w pierwszej kolumnie. Teraz, gdy wybrałam, jakich danych potrzebuję, muszę wybrać, jakie zwierzęta mają być na wykazie. Jeżeli tego nie zrobią, to na wykazie znajdą się wszystkie zwierzęta, nawet te, które na przykład nie mają daty pokrycia. Znajduje się tutaj duża wyszukiwarka i działa na tej samej zasadzie, jak w każdym innym miejscu programu. Klikam przycisk Więcej warunków. Wybieram krowy i jałówki do kontroli cielności. Klikam przycisk Wyszukaj. Teraz klikam przycisk Wykonaj. Mogę szeregować kolumny poprzez klikanie na nagłówki, jednak to nie spowoduje, że w pobranym np. w formacie PDF wykazie będzie zachowane szeregowanie. Aby pobrać wykaz, klikam na pomarańczowy przycisk i wybieram format. Może to być PDF, XLS lub CSV.